przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Agato i Mateusz, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku, zdrowiu i w chorobie, w dobrych i złych drogach do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które was Bóg oddaje? Chcemy. Proszę Ducha Świętego, aby usiedził ten związek i dał narzeczonym łaskę i dbania. Niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie. I wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja Mateusz, biorę Ciebie Agato za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że się nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi pomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Agata, biorę Ciebie, Mateuszu, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączy, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte. Ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Brawo dla nich. Możecie się pocałować. Mateuszu, przyjmij tę obrączkę.